Witam, ja jestem Kapelusznik i czemu takie rozdziały wychodzą w czasie, gdy ja gdzieś od miesiąca czasu i prawdopodobnie przez jeszcze 2, 3 lub 4 tygodnie będę skupiony na studiach, bo mam w tej chwili bardzo dużo pracy i jeszcze trzeci rozdział licencjatu bardzo mi się dłuży przy moich badaniach, także sorry, że pojawiałem się tylko mówienia rozdziałów, ale po prostu nie mam czasu i sposobu zrobić coś więcej z jakiejś publicystyki czy cokolwiek takiego. Tak samo były pytania, dlaczego skany są ograniczone, no to Toy Jump czy ktokolwiek tam jeszcze bardzo mocno się czepia o prawa autorskie i chociażby Flipper czy Mugi już mieli z tego powodu w przeszłości problemy, dlatego ja daję tylko częściowe skany. Sorry, ja nie chcę ryzykować. I czuję taką wewnętrzną złość, że coś tak pięknego się dzieje w tej chwili w One Piece. Wreszcie ten świat żyje. Mamy trochę odpoczynku od Słomianych, a ja muszę się męczyć ze studiami. No nic nie poradzę, tak już mam. No ale dobra, przechodzimy do rozdziału. Zaczynamy od Sabo, który infiltruje siedzibę Światowego Rządu. Spotyka tam Bonnie i dosyć szybko zawzięli ze sobą sojusz. Bonnie powierzyła oczywiście odbicie Kumy w ręce rewolucjonistów oraz informuje Sabo, że uda się na Egghead w celu zdobycia wspomnień ojca z rąk doktora Vegapunka. Następnie w ich stronę zmierzają strażnicy pałacowi, więc się chowają. Strażnicy między sobą się zastanawiają, czy intruzi nie widzieli fantomowego pokoju? Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Tylko pytanie, do czego się odnoszą? Ja podejrzewam, że chodzi im o ten pokój z kwiatami, w którym przesiaduje sobie często Imu. No i co? Jak dwójka bohaterów zgubiła pogoń, to Sabo nakierował Bonnie na Egghead i życzył jej miłej drogi. Ona sama była w szoku na życzliwość Sabo, ponieważ słyszała o rewolucjonistach wiele złych rzeczy. Przechodzimy do audiencji Kobry u Gorosei. Zaczyna on swoją przemowę o 20 rodzinach, które 800 lat temu założyły Światowy Rząd i głowy tychże rodzin położyły miecze przed pustym tronem, symbolizując, że już nigdy nie będzie żadnego króla przed nimi. Jednak księżniczka Lili z domu Nefertari odmówiła zostania Celestialem i wróciła do swojego kraju, by nim rządzić. I dlatego jest 19 mieczy wbitych przed tronem zamiast 20. Gorosei mówią, że to wszystko prawda, ale pytają Kobrę, do czego on zmierza. I Kobra mówi, że zapoznał się z różnymi kronikami o pustym wieku i wszystkie jeden mają wspólny punkt. Imię Lili nigdzie nie jest wspomniane i kontynuuje, że królowa Lili nigdy nie powróciła do Alabasty, a władzę objął jej młodszy brat. Więc pyta on Gorosei, czy mają o niej jakieś informacje. Co się z nią stało? Gorosei odpowiadają, że 800 lat to długi czas i to prawda, że wśród 20 rodzin nie ma Nefertari, ale wierzą, że Lili wróciła bezpiecznie do swojego kraju po swojej decyzji, lecz szczegółów nie znają. Okazuje się też, że całą rozmowę cały czas podsłuchuje Imu. No i co? Kobra ciśnie dalej i pyta ich, czym jest wola Di. No i jak możemy przypuszczać, Gorosei nie są zadowoleni z tego pytania. Kobra natomiast dodaje, że przetrwał do ich czasów list spisany przez Lili. Jednakże my przeskakujemy do Shirahoshi, która ponownie zostaje poddana próbie porwania przez Carlosa, tym razem z pomocą Kumy. Jej brat próbuje ją uratować, lecz Miozgard go powstrzymuje, mówiąc, iż nie chce, by rodzina królewska ryboludzi się do tego mieszała, aczkolwiek pozwala działać Sayowi oraz Leo, którzy są piratami i w piękny sposób nokautują Carlosa. A po ataku Morley zabiera ciało Kumy. Pojawia się też Karasu, który krzyczy do Morleya, że ma klucze do uwolnienia niewolników, po czym oboje znikają. My idziemy z powrotem do Kobry, no i okazuje się, że ktoś siedzi na pustym tronie. Kobra jest zaszokowany, Gorosei również. Nawet mówią, że Imu nie powinien się tutaj fatykować, póki Kobra tu jest, ale Imu sama, słysząc temat Lili, osobiście się pofatygował i nawet wymówił jej imię. Jeżeli się nie mylę, to za rok poznamy Seju, chyba głównego antagonisty serii, także czekajmy. No i tym akcentem zakończyliśmy. Rozdział mocarny, takie 9 na 10 na spokojnie.
pierwszy temat to przemyślenie odnośnie Bonnie. Nie wiem, czy mieliście podobne odczucie co ja, ale na Egghead zachowuje się jak totalnie rozszczeniowa dziewczynka bez umiaru. Tutaj jakoś tak bardziej dojrzale potrafiła się zachować i wejść w szybki sojusz z Revo i być bardziej dojrzałą, ale to tylko moja taka mała anegdota. Drugi temat to Lily i ilość teorii, jaka na mnie spadła. Dajcie spokój, zostałem przygnieciony. Powiem wam dwie, które uznałem za najbardziej ciekawe. Pierwsza to Toki to Lily. Jest wiele wersji tej teorii. Moją pożyczyłem od Paimona, dlatego pozdrawiam. No i co? Pamiętacie Togiego i Brugiego? Zaczęli oni walczyć między sobą. Zaczęło się od błahostki. Z czasem nawet zapomnieli, o co chodzi. No i ich rywalizacja trwała ze 100 lat. I z czasem nawet nie chodziło o samo rozstrzygnięcie. Zatem podobnie mogło być między Imu a Joy Boyem 800 czy te 900 lat temu. Oboje byli zakochani w Lily i możliwe, że ich konflikt się od tego rozpoczął. Potem zwyczajnie to się rozrosło na skalę światową. Dodając przy okazji, że pewnie cała trójka była z jakichś rodów albo ogólnie byli gdzieś u władzy i domino ruszyło. Na przykład do pierwszej wojny światowej doszło od jednego zabójstwa, a potem ruszył łańcuch ogniw. Dobra, jednak z czasem Joy Boy się skapnął, że to wszystko jest bez sensu i spisał swoją historię na ostatniej wyspie, dlatego nazwa Lauchtail, bo niewolnictwo, dominacja światowego rządu czy inne tragiczne rzeczy są pokłosiem wielkiej wojny sprzed 800 lat, która zaczęła się od głupiego zakładu lub sporu o jedną kobietę. Także XDDDDD. No i tą kobietą była Toki, aka Lily, i my z retrosów Odena nie wiemy, kim była. Najprawdopodobniej księżniczką z kraju Wano, która, jak wiemy, uciekała ciągle przed jakimś zagrożeniem, skacząc do przyszłości i chciała również wrócić na Wano. Ale dlaczego? Ano dlatego, że to jej dom z przeszłości. Więc wychodzi na to, że jej zakochanie w Odenie także nie musi być przypadkowe. Wreszcie po latach znalazła dla siebie prawdziwą miłość, zamiast toksycznej rywalizacji Imu z Joy Boyem. No i co? Sama Lily aka Toki w przeszłości postanowiła uciec od toksycznej dla niej rywalizacji dwóch mężczyzn, plus widząc skutki wojny postanowiła uciec, ale w pewnym momencie była w rękach Imu, więc Joy Boy z Zunishą ją odbili i dlatego Zunisha ma karę wędrować przez morza. To jest jej wielka zbrodnia. A wracając do Lily, to zjadła w końcu owoc czasu, szukając ostatecznej drogi ucieczki przed Imu, który zaczął wygrywać w wojnie. I zaczęła skakać w przyszłość, a jedynym, którym o tym wiedział, był sam Joy Boy, który pozwolił odejść swojej miłości. Bo był tym dobrym gajem, nie? No i to jest cały One Piece, jeden element, czyli to, co się stało z Lily, a Imu o tym nie wie, a Joy Boy nie chciał mu powiedzieć. Ten jeden, jedyny kawałek spajający całą historię w jedno. I to wszystko też tłumaczy, dlaczego Lily zmieniła imię na Toki. Nazwała się od swojego owocu, by ukryć swoją tożsamość i odciąć się od przeszłości. No i druga teoria zawiera wspólny początek, że Joy Boy i Imu rywalizują o Lily. Jednak w tym wariancie Lily zdradza Imu na rzecz Joy Boya. Tutaj także Joy Boy i Zunisha pomagają Lily uciec. Jednak ona, mając dosyć mężczyzn, zakłada Amazon Lily. W końcu nazwa wyspy nie jest przypadkowa. I piratki także nie darzą mężczyzn sympatią. Więc Lily założyła tą organizację i wpoiła jej ideologię antymęską na tle rywalizacji Joy Boya z Imem. Natomiast ją samą dopadł ten sam los, co późniejszy los już nam znany, ponieważ wszystkie kapitanki piratów Kuja ulegają miłości. Chyba tak się nazywały te piratki, Kuja? Chyba ta. Czyli jednak miłość w jej sercu zwyciężyła, chciała powrócić do domu, potem może nawet do Joy Boya, ale Imu dopilnował, by zginęła w swojej drodze powrotnej do domu. I to, co Słowianie znaleźli między Alabastą a Jayą, to właśnie statek Lily, a Sanji patrzy na jej zdjęcie. Dajcie znać, co myślicie o obu teoriach. Teraz pora na mniejszą ciekawostkę.
w pokoju Ima był miecz, którym on sam ciachał sobie zdjęcia. A w tym rozdziale w jego pokoju tego miecza nie było. I wielu ludzi mówi, że to był właśnie ten miecz przyniesiony na Marijo przez rodzinę Nefertari i należał on bezpośrednio do Lili. Poza tym my wiemy, że alabasta odnosi się do Egiptu w naszym świecie, mniej więcej, a egipska niebieska lilia była świętą rośliną w starożytnym Egipcie, reprezentowała nieśmiertelność. Natomiast korona, którą nosi Imu, przypomina koronę błękitnej lilii, które nosiło słoneczne bóstwo Nefretu. Powiem tak, panie Oda, my widzimy kropki, ale jak to połączyć, cholera wie. Daj nam w końcu jakieś połączenie. A na koniec fragment rozmowy Krokodajla z Sanji, gdzie mówią o Eternal Pose i wykonaniu misji. I to chyba było w kontekście tego, czy Vivi żyje. Kurde, przypomnijcie mi, nie pamiętam. Natomiast to, że mamy tutaj umierającą Lilię, powoduje, że symbolikę wyjebało poza skalę. Panie Oda, co ty masz w głowie? Dobra, piszcie wszystko, co myślicie i na razie.